autorki książki w duecie, trudno nie zapytać, czy w życiu też wszystko pani robi w duetach? No nie wszystko, ale po części tak. Ale pisze pani, rozumiem, sama, czy jest obok musi siedzieć jakaś inspiracja, żeby był duet? Znaczy nie, inspirują mnie książki, które czytam, gdzieś tam otaczający mi świat i obserwowanie ludzi też pomaga mi tworzyć historię, ale no, w duecie nie tworzę, tworzę sama. Jeśli chodzi o gatunek, który wybrałam, to wynikało to z moich literackich zainteresowań, a taka wena, powiedzmy, obudziła się we mnie no, jak mniej więcej 4 lata temu i wtedy siadłam do napisania książki. To nie było jakieś moje marzenie od zawsze, ani jakoś też nie wykazywałam jakichś specjalnych talentów pisarskich, no ale jakoś tak złapałam bakcyla i, no, i wyszło, czytelnikom się spodobało, powstał drugi tom, więc pomału do przodu. To jest gatunek, który ma wielu zawsze swoich zwolenników, miłośników, no ale właśnie, czy my obracamy się w kręgu do niedawna bardzo popularnego romansu, o którym się tyle mówi, czy to uwspółczesnienie przez panią ról tych bohaterów też miało inspirację pochodzącą z rzeczywistości naszej? Znaczy tak, ja generalnie w swoich powieściach bardzo stawiam na emocje, więc to są książki, na którym jakby właśnie duży nacisk jest położony na tą sferę emocjonalną. Jakby to jest też dla mnie najważniejsze jako autorki, żeby te emocje odpowiednio przekazać. I też lubię wzruszyć czytelnika, też lubię, żeby się uśmiechnął, więc gdzieś tam rzeczywiście mam nadzieję, że mi się to udaje. Opinie są takie, że tak jest. Stawiam na to, żeby moi bohaterowie byli autentyczni, żeby właśnie to były takie osoby, nie jakieś takie wymyślone, tylko rzeczywiście, żeby były bardzo prawdziwe i żeby czytelnik mógł się z nimi utożsamić. Nie mogę oczywiście nie zapytać w ogóle o czytanie, o czytelnictwo, o to, że książka wciąż pozostaje jednym chyba z takich najpiękniejszych rzeczy, że czytamy tę książkę, którą czujemy, która pachnie, a nie tylko elektronicznie. A może rzeczywiście to życie już prowadzi nas do tego, że pozostanie nam tylko i wyłącznie ta książka elektroniczna i co z tym zrobić? Znaczy, ja mam nadzieję, że tak nie będzie. Ja jednak jestem bardzo dużą zwolenniczką książek papierowych, aczkolwiek no, trzeba i z duchem czasu. Ja też sama mam e-booki swoich historii. Dzisiaj odbywa się w ogóle premiera audiobooków czytanych przez Mikołaja Krawczyka i Kasię Hołyńską, więc też jakby no, trzeba tutaj wychodzić naprzeciw oczekiwaniom jakby nowych technologii czytelników też, bo są tacy, którzy rzeczywiście zostaną wierni papierowej wersji, ale są też tacy, którzy no, niekiedy nawet z braku czasu wolą sobie założyć słuchawki na uszy i łatwiej taką historię jest im poznać. Łatwiej znaleźć na to czas. Takie wydarzenia jak to w Opolu, kilkudniowe, to jest rzeczywiście też i szansa na to, że no, gdzieś przypominamy też innym pokoleniom, od tych najmłodszych po najstarszych, że ta książka wciąż jest w nas? Oczywiście, ja w ogóle uwielbiam takie imprezy, uwielbiam spotkania z czytelnikami, z innymi pasjonatami czytelnictwa, to zawsze jest bardzo fajnie spędzony czas. No i na koniec nie mogę nie zapytać o kolejny pomysł, skoro była jedynka i dwójka, to będzie trójka, czy też zupełnie coś nowego i nowa inspiracja? Czy nie, ta historia myślę jest już zakończona, raczej chciałabym stworzyć jakąś nową historię, no chyba, że pojawi się możliwość ekranizacji moich powieści, co jest moim wielkim marzeniem, no to wtedy może w tym kierunku będę działać.